Dzień dobry, dobry wieczór. Jeżeli mamy zrobioną łazienkę, mamy zrobiony przedpokój oraz kuchnię, to przyszedł czas na duży pokój. Już tutaj o coś zawadziłem. No tak to tutaj wygląda. Dramat w trzech aktach. Myślę, że będziemy to jakoś ogarniali. Wyprowadzimy się do małego pokoju z tym, z wersalką, z meblami. Myślę, że z lodówką wyprowadzimy, pomalujemy i wyprowadzimy się do tej, do kuchni. Z tym jest ciekawe. Mówię, tam jest gniazdko i potrzebuję troszeczkę przesunąć. Ja to dotknąłem, jeb, spadło. Mówię, nie dotykam. To nie ja. Zapraszam do oglądania. Zobaczymy, z czym się będziemy musieli zmierzyć. Tutaj już zajrzałem pod tapetę. Jest styropian, czyli będziemy musieli siatka klej, reszta gipsy, no panele, coś zrobimy. Sufitu chyba nie ruszamy. Ale to się wszystko okaże po tym, jak będziemy tutaj ciągnęli prąd, jak będziemy tutaj ciągnęli kable, to się wszystko prosto okaże. Czy bardzo go porujnujemy, ten sufit, czy nie. Prąd do światła wchodzi nam tutaj. Gniazdka mamy w tym miejscu, wyszliśmy z małego pokoju i w tym miejscu wyszliśmy z małego pokoju. Tu jak była ta taka dziura, to pokażę, jak będę robił. I prąd mamy, gniazdka mamy jeszcze w tamtym rogu. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to nie jest ten kabel. Tyle, działamy. To zaczynamy powoli duży pokój. Zaczniemy od zrobienia sobie światła. A tu powiem szczerze, że widać ewidentną rękę inżyniera. Kuzyn chyba to zrobił. No, a kto inny? Kurde, kabla takiego, powiem szczerze, że nigdy w życiu nie widziałem, potrójny. To jest jakiś do jakichś chyba maszyn sterowniczych, jakiś sterowni. I to było podpięte tutaj. Tak. Tak to wygląda. Dobra, robimy światło po swojemu. Kurde. Nadal duży pokój oczywiście. Chcieliśmy się tutaj wpiąć. Ale jak my tu się mamy wpiąć? Po co? Co to tutaj jest? No to... Bo to jest plus... Nie, tu jest minus, bo to jest czarny. Jest tam jeszcze jakieś kable? Jest jeszcze jeden. Jedną ręką naprawdę jest ciężko. Ale mamy jeszcze jeden kabel. Czyli łącznie mamy cztery kable. Ale trzy są tylko podpięte. Który z nich to plus, który z nich to minus? Kurde, no musimy to jakoś rozkminić, ale czarny chyba będzie plusem, nie? To... I to, aha, tutaj jeszcze to leci. Aha, rozumiem, czyli... Czyli to będzie minus, a te dwa będą plusy. Biały i czarny to jest plus, a niebieski i biały to jest minus. Neutral. L, line, N, neutral. No i niestety tutaj nie ma prądu. Pokonaliśmy inżyniera. O, czemu jedno nie świeci? Co to się stanęło się? Wiem, żarówkę, no dobra. No to musimy wkręcić jeszcze gdzieś. Tu mamy żarówki. No tam są, widzę. Po drodze mamy pełno wody, cegłę, różne rzeczy. Jest żarówka. Wkręcamy. To może na żywo zobaczymy, czy to działa. Chciałem powiedzieć, że potrzebuję dwóch rąk, ale
Tadam, mamy światło, Houston. Odzyskaliśmy światło. Powoli wchodzimy do dużego pokoju. I sprzątamy ten barłuk. Płyty się muszę pozbyć. Płyta była przewidziana tutaj. Od razu nam styropianki zejdą. No takie rzeczy. I od razu będziemy ściągali jeszcze tapetę. Zaczynamy od obcięcia pianki. Pianować muszę sam, bo potrzebuję dwóch rąk. A od razu po wypianowaniu płyta niech dociśnie, niech się pouszczelnia. Dobra, coś się dzieje już ze ścianami. Tutaj żeśmy zawabrali. No nieważne. Ściągamy tapety. No ale tutaj, takiej technologii powiem szczerze, że nie znałem. Jest tapeta. Jak to pokazać? Tutaj jest tapeta. Ale pod tapetą jest jakby karton. I ten karton jest sklejony taką taśmą. Część też jakoś tam odchodzi od tego styropianku, ale takiej technologii nie znałem, że najpierw położyć na bezpośrednio na styropian położyć karton i na to kleić tapetę. Dobra, rozwalamy dalej. Duży pokój, trwają prace. Ściągnąłem tą tapetę. I teraz będziemy moczyli i ściągali ten papier z tapety. Tutaj jak widać już podrapane, bo pod tą tapetą jest coś białego. Kurczę, boję się położyć na to gips, farbę, cokolwiek. Boję się na to położyć z tego względu, że może być tak, że nam to będzie odłazić. Nie wiem, co to jest za farba. Bardzo, ale to bardzo ciężko schodzi. Dwa dni drapania to jest ta ściana. Ja wiem, jak to zabrzmiało, ale naprawdę schodzi nad tą ścianą. Nie wiem, co zrobię z tym styropianem. Nie mam pojęcia. To jest, jak widać, styropian centymetrówka. No i nie wiem, co z nim zrobię. Czy zostawić, czy zerwać. Jeszcze nie wiem. Ogarnąłem mniej więcej. Tam są śmieci. Tu mamy rzeczy jakieś, tam mamy bardziej narzędzia, tam mamy bardziej takie gipsy, nie gipsy, farby ogarnięte. Z lodówką musimy jeszcze wyjść, ale z lodówką, żeby wyjść, musimy ją pomalować najpierw, więc też na troszkę zajdzie. No nic, działamy. To nie wiem, czy pokazywałem, zabudowałem już. Nie wiem jeszcze, jak urządzę pokój, muszę to zabrać żonę. Czy na tej stronie dać sofę, a na tej stronie telewizor, czy na odwrót, na tej sofie, a na tej telewizor. Nie wiem jeszcze, nie mam pojęcia. To wszystko będzie się na bieżąco rozgrywało. Robimy co? Tapetę starą moczymy najlepiej ciepłą wodą. Jak nie chciało odchodzić, to teraz bez użycia siły wszystko odejdzie. Media zakładamy, na szczęście duży pokój to tylko prąd. Tutaj nam taka buła była, mówiłem, że ktoś za karę to gipsował. To z kółek dziura wyszła, będziemy musieli to jakoś chyba gipsem budowlanym, bo to wezmę na szybko, żeby to od razu zdechło. Tutaj nam schodzi, tu pod kółem, bo wchodziło na futrynę. I tu tyle, no na jednego palca, na jednego, no tutaj półtora palca. Nie wiem, to chyba nadrzucę, żeby to jakoś to wyprostować, żeby to jakoś wyglądało w ogóle, nie?
Czyli nie obsadzam jeszcze puszki. Bo obsadzę sobie dopiero jak to sobie to wyciągnę. Tutaj mamy prąd. Tutaj mamy antenę starą, ja ją zostawiam. Niech będzie, nie wpływam. Tam mamy jakąś dziurkę. Tu mamy jakieś dziurki. Tu mamy jakieś dziurki. Gdzie to wyżej jest? A tutaj z puszka w ogóle z kuchni. A tą ścianę jeszcze walczę, czy będę robił siatka i klej, czy zrywał ten centymetrowy styropian i gips tylko. Zobaczymy. Dwie warstwy gipsu szpachlowego. A tak naprawdę jedna warstwa była z klejem gipsowym, z tego względu, że no, został mi worek kleju. Mówię, no coś muszę z nim zrobić. To umieszałem z gipsem. Z fibermeszem, czyli z tymi włóknami polipropylonowymi. Plus gładź. Dwie warstwy były wczoraj. Wczoraj robiliśmy media. Dzisiaj gładź. Nie mamy już koło pierwszej godziny. Tutaj. I na tej ścianie. Teraz dwie ściany nam zostały. Ta i ta z oknem. Myślę, że już decyzja zapadła, że będzie siatka i klej na ten styropian. To jest w miarę proste. Jakbym chciał to zerwać, to po prostu nie mam co z tym zrobić. No po prostu fizycznie nie mam co z tym zrobić. No co, mam do śmieci wyrzucić? Jest, niech zostanie. 200 zł za siatkę, klej i narożniki. Tam 210 chyba. Puszczamy media. Tu mamy jakiś prąd. Myślę, że gniazdko tutaj i gniazdko tam. Tam na telewizor. A jeżeli chodzi o tutaj, to wydaje mi się, że to będzie kiedyś szafa i może z szafy się coś wypuści, to tam halogeny. To może tu też tu jakieś gniazdko po prostu damy. I do tego musimy na tą ścianę dociągnąć jeszcze internet oraz telewizję nową. Bo tu mamy telewizję starą. Robimy co? Myślę, że media zapuścimy. Jak puścimy sobie media, to może dzisiaj coś skleję, siatka klej. Dawno tego nie robiłem. No, muszę się wam przyznać, że dawno tego nie robiłem. Chociaż elewację u mnie w domu ja zrobiłem całą, więc i ładnie wygląda, nie? Więc myślę, że nie będzie problemu. To jest jak jazda na rowerze. Tego się po prostu nie zapomina. Tu nie wiem, co zrobię. No bo tu jest, widać jak tu. Tu już paluch. Tutaj nie ma nic. A z tej strony już dwa palce. Tu też jest jakoś. To może tutaj jakoś podciągniemy tym klejem. Dobra, robimy co? Jednak siatka i klej. Zmiana jest mała. Na glugana przykleiłem do ściany te kable. Tu mi się łączy z tym gniazdkiem, tu potrójne, w środkowym wyjdą jakieś tam anteny. No i to samo tutaj przeciągnąłem sobie w podłodze. Kurczę, duży pokój oczywiście. Nie wiem, aktualizowałem go czy nie aktualizowałem. Gładzie. Pierwsza warstwa kleju z siatką. Fibermesza oczywiście dodaję. Tutaj odstawiłem sobie kaloryfer, żeby tam siatkę z klejem narzucić. No i tu tak to wygląda. I teraz, jak jest okno, to tutaj jakoś wyciągnąłem. Jeszcze muszę powyciągać, widzę, że troszkę, ale już jest tak mniej więcej tutaj wyciągnięte. Bo tu też na dwa palce było, chyba nie pamiętam. Będzie gdzieś na filmie. No i tu jest. Tutaj chyba narzucę. No ale tu jest za dużo i zacząłem narzucać
I mówię do centymetrowego styropianu, jak ja to przyklejam, to mówię, muszę coś wyszpądzić. I wziąłem sobie płytę GK, dociąłem, że ten główną tą nierówność, tą płytą GK wyrównam. Jakieś 2-3 kołki, po co fiziować, przykręcę, no i to mi się będzie bardziej chyba trzymało niż taka gruba warstwa do samego styropianu, żeby to po prostu nie odpadło. Dobra, pełne wiadro urobione. Robimy tutaj siatka z klejem, w szpaletach siatka z klejem, a tutaj przejedziemy sobie drugą warstwę w kleju. To została nam już tylko ta lewa szpaleta. Tu jak widzimy, też są takie jakieś... No paluch nie chodzi, ale... A tutaj sobie tak to równamy. Na to przyjdzie siatka, przygładzimy. I będzie ładnie. Góra już zrobiona. Troszkę mi się obrudziło, ale już jest równiuteńko. I tamtą stronę musimy troszeczkę jeszcze podrzeźbić. To dzisiaj dwie warstwy na tą ścianę. Ona ma 5 metrów na 2,43, 5,04 na 2,43. Dzisiaj dwie warstwy gipsu szpachlowego z włóknem polipropylenowym. Tak mokro na mokro. Będzie dobrze. Będzie się trzymać. I tam obrobiłem, a tam już, tam poszła druga warstwa kleju. Tutaj stwierdziłem, że nie daję drugiej warstwy kleju. O, od razu gipsem. Szkoda roboty mojej. Czyli jedną, że tak powiem, warstwę ominąłem. Yellow to. Tam poszła druga warstwa kleju. Po kleju mi zostało po prostu. I na to poszła jedna warstwa gipsu szpachlowego z tym włóknem. Z tego względu, że też po prostu zostało. I objechałem sobie jeszcze szpaletę. No jutro myślę, że tutaj gładź będziemy rzucali na tą ścianę. Tam druga warstwa, tam dwie warstwy, półtorej warstwy gipsu. I też będziemy jakoś, może damy radę jutro jeszcze finiszem to walnąć. No i sprawdzałem dzisiaj, ta ściana nadaje się do czyszczenia, nadal jest fajnie. Nie ma tam jakichś większych przeszkód. Robimy. Robimy dalej, no. Tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. A, ta szpaleta ładnie wyszła. Ładnie tam jest podojeżdżane do ramy. Ramę się myje. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Z takich rzeczy niemożliwych, bo na tą ścianę 5,04 razy 2,40, no 2,40 niech będzie, bo tam do góry nie dochodzi. Czyli ile to będzie? Jakieś 12 metrów kwadratowych plus ta ściana i plus wklejanie kątowników poszedł jeden worek, a na obróbkę tych szpalet w oknie poszedł i ten kawałeczek poszedł drugi worek. Kurde, no to no tak jest właśnie, nie? Raz robiłem tam gdzieś na jakimś tam markecie na dużym i otwory drzwiowe dokładnie nie były wliczane. Kurde, no to przecież ja wolę zrobić tą ścianę, nie wiem, 3,5-4 godziny ona zajęła, jak robić też palety 3 godziny za tym kaloryferem, tam trzeba było to ciągnąć, no dramat ogólnie. Czyli ta ścianeczka mała, gdzie jest w zasadzie samo okno, czasowo i materiałowo wyszło, oprócz siatki, nie? Wyszło to samo, co ta ściana 12 metrów kwadratowych. Tak, informacji nie tylko. Tak na szybko dzisiaj wpadliśmy. Ta ściana jest mokra. Tą samą gładzią jest narzucona. To zrobiliśmy w gładzi całość szpalety. Tutaj dokładnie za kaloryferem nam zabrakło. Ale musimy jechać do domu, obiad zrobić. Na pierwszą, a jest po 12. Tyle, do następnego. Kaszanen, kaszanen. No, dźwięku nie będę z tego wycinał.
Tak, dzisiaj zaczęliśmy od zrobienia gówna. Wkleiliśmy taki pasek. Dalej robimy gówno. Brodzimy w gównie, no co ci będę dużo mówił. No. Natomiast dzisiaj ten pokój pod względem ścian i sufitów ma pęknąć. I teraz właśnie widać, potencjał tego pokoju. Echo jest, nic nie ma, wszystko z podłogi wywalone. Będziemy dzisiaj kładli panele, zobaczymy, czy nam ich starczy. Jeżeli chodzi o podłogę, to tu widać, dolałem, kurczę, no trzeba było troszkę dolać. Mówię już, za dużo po prostu uchyłu. Tu jeszcze jest taki taki nieckarz, tak powiem, ale tam jest tam 4-5 mm panele i podkład podkładowy to przeżyją, więc nie ma tragedii, a tam było, nie wiem, 2 centy. Więc dlatego to zrobiliśmy. Pokój pomalowany. Miałem do tego dwóch malarzy. Niestety oglądają moje filmy, więc powiem, że nie byli najwyższych lotów. Tutaj czy widać przebłyski? Tu dokładnie. Ponieważ iż gdyż grunt, który stosowałem, o tam go jeszcze widać, był koloru niebieskiego. To koncentrat. To koncentrat tego atlasa miał kolor niebieski. Obydwaj powiedzieli, że fantastyczny pomysł pod białą farbę, niebieski grunt jest idealnie. Ja mówię, chociaż widzisz, gdzie malujesz. Ściany wyszły ładnie, nie mam do nich jakichś tam problemów. Tu jakaś dziurka, zostawiamy ją tutaj. To jest chyba z wylewki. To nawet, o proszę bardzo, zeszło, no ubrudziło ścianę, żeby nie było. O, jeszcze ubrudziliśmy bardziej. Zaraz będziemy musieli takim papierem toaletowym przeczeć albo podmalować. No, podmalujemy po wszystkim, bo jeszcze rurki są do podmalowania. Rurki podmalowałem na biało, żeby nie były w miedzi. No, tak to wygląda. Zaczynamy panele. Położymy sobie podłogę. Kupiliśmy właśnie podkład, ten Eko coś tam. Z tego co ja zauważyłem, ten Eko jest najlepszy, on się najmniej ugina, nie tak jak piątka, karton, to już nie, to już chyba przeszłość, bo ludzie wcześniej karton, normalnie z rolki karton rozwijany dawali pod panele. My damy podkład Eko. Gdzie on tu jest? Tu mamy panele i tu mamy ten podkład. Kupiliśmy właśnie i będziemy kładli panele. Widzimy się za chwilę. Zapomniałem kupić folii. Takie życie. Dlatego też mamy tak troszkę połatane. Wszystko poklejone. Taśma MacGyvera. Kurde, nie powinno być źle. Tylko jest izolacja przeciwwilgociowa od posadzki, żeby tam po prostu panele nam nie puchły. Dobra, teraz ten Eko, podkład Eko. 5,5 mm kupiłem, 5,5 mm tam dałem w małym pokoju, więc tutaj też będzie 5,5 mm. Bo taki mi został. Tu jest 15 metrów, a 6,99 m jest w paczce, czyli powiedzmy, licząc 7, teraz 2, czyli 4, kupiłem dwie paczki, 14 metrów mi zabrakło, ale parę mam właśnie jeszcze. Z małego pokoju mam jeszcze parę tych płyt, dlatego kupiłem 5,5 mm. Jeden panel został z panelami, nie wiem czy już mówiłem, przy małym pokoju. Jak robiłem u siebie dom, to na dole mam płytki wszędzie, a na górę kupiłem sobie w dobrej cenie jakieś tam podobno dobre panele. Całą paletę. No i zostało tyle, że akurat mały pokój i duży pokój żeśmy zrobili i został jeden panel. Całość zrobione. Tutaj próg już mam. Tam próg będziemy musieli dokupić.
musimy dokupić listwy mamy, musimy dokupić jeszcze jakieś zakończenia wewnętrzne, zewnętrzne. Zewnętrznych mamy 1, 2, 3, 4 zewnętrzne, 1, 2, 3, 4 wewnętrzne, bo tam damy sobie po prostu próg. Tyle z dzisiaj. Dokupimy, przyjedziemy zamontować. Na dzisiaj kończymy. Duży pokój. Na szybko, bo nie mamy czasu. Finito. Tak wygląda. Tu się zapala światło. Tam się zapala. I w zasadzie to tyle. Na biało. Łącznie tutaj balkonik jakiś mały tam jeszcze jest. To byśmy dali bardziej tutaj. Tak wygląda. Coś pod telewizor. Jakaś komoda. Jakaś witrynka. Coś do siedzenia. Skończony. Siemanera, pozdro. Tak więc co, drzwi już, Paweł, znoś tam to. Nie, 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 tutaj wszystko, pokój gotowy, zachęcam do subskrybowania kanału, bo drzwi już wynajęli, tylko na szybko tak dogrywamy. Zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli kończy wam się ubezpieczenie, to pod filmem będzie link do mówi.pl. Siemana, rapa, ozdro. Tak, za jakieś 2 godziny ktoś przychodzi oglądać mieszkanie na wynajem, to moje. I mówię, co to kurwa jest? Co to jest w ogóle? Coś tu się chciało zagnieździć. Takie jeszcze akcje. Boże, uchowaj.